Teatr Polskiego Radia przedstawia słuchowisko Jerzego Szaniawskiego Zegarek. Kiermarten, słucham. A, moje uszanowanie pani Pułkownikowej. Zegarek w tej chwileczce. Dużo jest jeszcze roboty przy tym zegarku. Jeszcze na jakąś godzinę. Na drugą, proszę pani, będzie zegarek do odebrania. Tak, pan na drugą na pewno. Moje uszanowanie pani Pułkownikowej. No więc tak. No cóż teraz. A no, jak skończysz z zegarkiem pani pułkownikowej, bierz się do tego budzika. A potem. No, potem zobaczymy. Zaraz. Pójdę pierwszy. Ja teraz pójdę na gazetę do cukierni, a gdyby przyszedł jakiś poważniejszy klient, no to wiesz, gdzie będę. Zadzwoń do cukierni i ja w tej chwili przyjdę. Dobrze, panie. Tak, cóż by ci tu jeszcze... No, rozumiesz, jak masz zrobić. Rozumiem. Przecież pan jeszcze codziennie o tej porze idzie do cukierni. I zawsze załatwiam wszystko, jak należy. Jak należy. A mnie zostaw ocenę, czy wszystko jak należy. No, zapewne, że nieźle daję sobie radę, ale... No więc wychodzę. Jak zwykle przyjdę za pół godziny. O pierwszej. Dzień dobry, panie Tomczyk. O, moje uszanowanie panu mecenasowi. Stefa nie ma? Przed chwilą wyszedł. Pewnie jest w cukierni. Lubi pogadać o polityce. Tak. Właśnie poszedł na pół godziny do cukierni. Pan nie bestia ma to. Targuję się z pańskim szefem o ten zegar, ale nie mogę się ze starym dogadać. Za dużo chcę. No ale jak tam, panie, z tym moim zegarkiem, co? Gotowy? Już uregulowany. Gdyby pan mecenas chciał nam go zostawić jeszcze na jeden dzień, to już byłby zupełnie pewny. No dobrze. Dobrze, przyjdę jutro. Już się zaczyna, panie. Istna plaga, panie Tewos. Od tej pory, kiedy ten węglarz osiadł na naszej ulicy, piekło, panie, piekło, nie ulica. Tak, jak przejeżdżając, trzęsie się cały dom. To zawsze w pół do pierwszej. Jak wypuści panie kilkanaście takich pustych skrzyń do węgla, a ci tam jeszcze, panie, zatną konie, jakby jechali do ognia, trzeba wprost krzyczeć. Do widzenia. Do widzenia, nie mogę słuchać. Do widzenia, panu mecenasie. Co, pan szef już wrócił? Nie było tu nikogo. Przed chwilą wyszedł pan mecenas Pyl. Ale nie było tu pani, co chciała kupić zegar. A nie. Pani tu żadnej nie było. No właśnie, wchodzę do cukierni i właścicielka mówi mi, że poleci pan moją firmę jakiejś pani, która chciała kupić zegar szafkowy. I zaraz miała tu przyjść. Zaczekamy. Tak. Takich, co chcą kupić, to nawet nie brak, ale takich, co kupią. Gdyby nie te reperacje, to można by sklep zamknąć. Obejrzeć to taka obejrzy, potargować to się potarguje i dalej sobie idzie. Tak. No to coś i ta dama. Nie bardzo się śpieszy.
Co to? Co? Gdzie zegarek? Jaki zegarek? No jak to jaki? No ten złoty z brylancikiem. No nie rozumiesz? No ten, co leżał w gablotce. Nie ma go? No chyba wiesz najlepiej, że go nie ma. Nie wyjmowałeś go z gablotki. Ja? Skąd? No więc gdzie się podział? Wiesz, no nie mam pojęcia. Więc co to ma znaczyć? Kto tu był w sklepie? Tylko pan mecenas Pyr. No przecież pan mecenas Pyr nie ukradł mi zegarka. Kto tu był jeszcze? Nikt. Oprócz pana mecenasa nie było. No przypomnij sobie, może jakiś żebrak, czy ktoś o zmianę pieniędzy, czy ktoś inny do licha. No nie wiem sam. No gadaj! Wyłupiłeś oczy, gacisz się na mnie. No gadaj do kratce. Na pewno był tylko pan mecenas. No więc mecenas ukradł zegarek. Co znowu? Przecież nie wchodzi za ladę i gabletki na trzy. No chyba, że to żarty, takie przypuszczenia. A poza tym ktoś z ulicy mógłby zegarek ugrać tylko w takim razie, gdyby oglądał kilka sztuk. Brał do ręki, targował. Taki wypadek już miałem, ale tu musiałby przyjść za ladę, wiedzieć, gdzie wisi kluczyk, otworzyłby gablotkę. No przecież byś zauważył. Nie było nikogo, co by otwierał. Może sam pan szef przed wyjściem wyjął ten zegarek i... Ja? Ja wyjmowałem zegarek? I ja bym o tym nie wiedział? Ty tu kpić jeszcze za mnie będziesz? Ja przepraszam, ja nie mówię, że to pan szef, tylko ja... Wyjdźcie, co się mogło stać. Poczekaj, trzeba to spokojnie. Tak, trzeba wszystko spokojnie rozważyć. A więc... Parę minut temu stąd wyszedłem. Pamiętam wszystko dokładnie. Przed wyjściem zajrzałem jeszcze do mieszkania. Czy z mieszkania nikt tu nie wchodził? Nie. A ja na pewno nie. Przecież w mieszkaniu nie ma nikogo. No, poczekaj chwilę. Sprawdzę zamki przy drzwiach w kuchni. Drzwi zamknięte na zawczas. Służąca pracuje tylko do 11. Cóż, dawno poszła. Żona moja wyszła z domu już o 9:00, by doglądać siostry po operacji. Powiedziała, że wróci dopiero wieczorem. No słowem, mieszkanie nie ma żywego ducha. No. Kiedy wychodziłem ze sklepu, spojrzałem na ten właśnie zegarek. No pamiętam, bo kiedy patrzyłem na niego, przyszło mi na myśl, czy nie zrobiłem głupstwa, nabywając w tych czasach rzecz tak kosztowną. Jeszcze kiedy wyszedłem na ulicę, myślałem, czy należało uwięzić kapitał w takim zegarku. Nie miałem pewności, że prędko znajdę nabywcę. Więc nikt nie wmówi we mnie, że zegarka nie było. Zegarek był. Wracam, zegarka nie ma. Cóż ty na to? To tak nie rozumiem. Więc twierdzisz stanowczo, że tu oprócz ciebie był tylko mecenas Pyr. Tak. No, mecenas Pyr zegarka nie ukradł, tak? Skąd? No, więc kto pozostaje? Jak to? No, pytam, było was tylko dwóch, nie mecenas, więc... Co to za dziewczyna, z którą wczoraj wieczorem widziałem cię na ulicy? To jedna znajoma. Czemu się tak gwałtownie zaczerwienił? Ja? No ty! Hej, kochanie, coś mi się tu nie podoba. Mów, jak się nazywa ta dziewczyna? Ona? No tak, ona. Dziunia. A jej dziunia. To jest tak zdrobniale. A jak nie zdrobniale? Tak właśnie, to ja nie wiem. Nazwisko? Nazwisko? Ja to pytam o jej nazwisko. Nazwisko? Nazwisko. Tak, nazwisko to ja nie wiem jak. Ach tak. Słuchaj, masz ten... Skąd? Ja o niczym... Zegarek, ja? No mów, czy masz zegarek przy sobie? Czy jest już poza sklepem? Nie mam przy sobie. Jak się wczoraj zobaczyłem z tą dziewczyną, od razu coś mi się nie podobało. Powiedziałem razy myśli, za wcześnie, kwiatku, że za wcześnie.
Masz 19 lat. Kobieta, a pensyjka nieduża. Pensyjka nieduża. Tak, 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 tak. Teraz to jasne. Ech, ty durniu. Przecież to jest kradzież. Prostacka, naiwna, dziecinna. No, uśmiać się z tego można, rozumiesz? Uśmiać się. I wiesz, że śmiałbym się z tego do rozpuku, żeby zegarek nie był taki... taki drogi. No więc... kończmy z tym. Oddasz zegarek? Ja? Ja przecież... Ja... Mów prawdę. Twoja dziewczyna czekała na moje wyjście. Weszła tu i dałeś się zegarek. Ależ... Dosyć? Pomówi z tobą policja. Policja? Pan chce telefonować po policję? Panie! Błagam, panie! Puszczaj! Panie, błagam! Puszczaj! Czegoś mnie chwycił za rękę? Puszczaj! Panie, a ty drżysz? Trzęsiesz się cały. Jak pan nie wzywa policji, policja mnie zabierze po jesieni. Błagam pana. Nie, nie, błagam ja. Co tu robić? Masz 19 lat. W tym wieku już więzienie. No tak, no. Masz 19 lat. A poza tym jesteś synem człowieka, który oddał mi niegdyś wielką usługę. Umierając prosił, żeby się tobą zaopiekował. Ano, do policji nie zadzwonię. Dziękuję panu, ja... Tylko milcz! Milcz! Ani słowa. Słuchaj. Słuchaj, co ci powiem. A rozmówek ze mną żadnych. Rozumiesz? Żadnych. Umowa między nami będzie taka. Pójdziesz sobie ode mnie. Pracować z tobą nie będę. Jeżeli możesz zwrócić mi zegarek, to mi go odeślij. Jeżeli już przepadł, no to wiedz, że kosztował mnie samego 850 franków szwajcarskich. Jeżeli jesteś naprawdę porządnym człowiekiem, a tylko chwilowo wpadłeś w sidła kobiety, to mi wartość zegarka zwrócisz. Jeżeli jesteś kanalia, to oczywiście nie zwrócisz. Ale ja będę czekał. Rozumiesz? Rozumiesz, co to znaczy? Będę czekał. To znaczy, że nie myślę o tobie tak źle. Ja... To powiedziałem, żaden ze mną rozmówek. A teraz już nie kończ roboty, tylko bierz kapelusz i idź sobie w świat. Idź. Niech ci Pan Bóg dopomoże. Nazywam się Tomczyk. Jan Tomczyk. Ach, to pan. Bardzo mi jest miło poznać pana. Otrzymałem list pani i zjawiłem się. Proszę bardzo, niech pan wejdzie. Więc nareszcie po tylu latach zdołałam pana odszukać. W ciągu 5 lat pytałam o pana, dawałam nawet ogłoszenia w pismach, prosząc o jakąś wiadomość o panu, wszystko na próżno. Dopiero niedawno, wypadkiem, dowiedziałam się, że mieszka pan stale w Szwajcarii. Tam wreszcie odnalazł pana mój list. List nadszedł, gdy wybierałem się w podróż. Po wielu latach chciałem odwiedzić kraj. Dlatego już nie korespondowałem z panią, a postanowiłem osobiście dowiedzieć się, w jakiej to... ważnej i poufnej sprawie chce się pani ze mną porozumieć. Dlatego też pozwoliłem sobie przyjść tutaj. Tak. Bardzo mi jest miło poznać pana i gościć go u siebie. Tak, może i lepiej będzie, gdy
Ważną te sprawy załatwimy osobiście, nie przy pomocy korespondencji. Proszę bardzo, niech pan spocznie. Dziękuję. Pozwoli pan, że zapytam, dlaczego pan osiadł w Szwajcarii? Zapewne szereg wypadków sprawił, że się tam znalazłem. Mieszkałem niegdyś tutaj. Praktykowałem u pewnego zegarmistrza. Jest nawet ten sklep do dzisiaj. Żyje nawet ten zegarmistrz. Po przyjeździe coś mnie ciągnęło, żeby przejść koło tego sklepu. Zajrzałem nawet przez szyby do wnętrza i zobaczyłem swego szefa. Bardzo postarzał, ale żyje. Tak, niegdyś w tym sklepie spotkał mnie przykry wypadek. Musiałem szefa swego opuścić, tułałem się później po prowincji, po dworach, po plebaniach. Natrafiłem na zamożnego pana, miłośnika starych zegarów, który zainteresował się mną i wysłał do słynnej szkoły zegarmistrzów w Genewie. Tam już pozostałem. No tak. Wypadek. Ale dlaczego panią to interesuje? Nie jeden Polak mieszka na obczyźnie. Zadałam panu to pytanie od tak, powiem prawdę, żeby odwlec trochę chwilę, w której powiem panu rzeczy bardzo ważne. Ja, proszę pana, wiem, jaki spotkał pana wypadek w sklepie zegarmistrza. Jak to pani wie? Znam tego zegarmistrza. Pana Artena? Tak, jestem siostrą jego żony. Ach, tak. Jego nieżyjącej od 5 lat żony. O, to pani Artenowa już umarła? Był pan posądzony o kradzież zegarka. Siostra moja, umierając, wezwała mnie do siebie, mówiła, że szukała pana przez wiele lat, ale na próżno. Kazała mi za wszelką cenę pana odszukać i powiedzieć, że ten zegarek wzięła, mówmy zresztą dosłownie, jak powiedziała, że ten zegarek ukradła ona. Tak, ona, moja siostra. Co pani mówi? Ciężko zawiniła wobec pana, cierpiała nad tym bardzo. Cóż już dużo o tym mówić? Odnalazłam pana. Wie pan teraz prawdę. Więc tak. Po tylu latach. Nareszcie. Ale proszę pani, to co pani mówi, to rzeczywiście jest wprost nadzwyczajne, ale to niemożliwe. Pamiętam wszystko. Przecież ze sklepu nie wychodziłem. Siostry pani w sklepie nie było. Nie, to niemożliwe. Stało się to w przeciągu paru minut. Tak, pamiętam, szef wyszedł. Po jego wyjściu rozmawiałem z pewnym adwokatem, stałym naszym klientem. Szef zaraz wrócił, spostrzegł brak zegarka. Siostra opowiadała mi wszystko dokładnie. Czy pamięta pan jakieś wozy od węgla? Wozy? Tak, pamiętam te hałasujące wozy doskonale. Przypominam nawet sobie, że ów adwokat bardzo się nimi irytował. Gdy ów adwokat wyszedł, pan siedział przy swoim warsztaciku, nieopodal bocznego okna, patrzył przez lupę i był zwrócony plecami do drzwi od mieszkania. Tak, to prawda, pamiętam, reperowałem zegarek. Siostra moja już wówczas była w mieszkaniu. Wozy tak turkotały, że pan nie słyszał i nie widział, co się dzieje poza pana plecami. Siostra weszła do sklepu, otworzyła gablotę, wzięła zegarek, zamknęła, powiesiła kluczyk na miejscu i wyszła. To trwało kilkanaście sekund. Więc to było tak. Zagadka rozwiązana. Po tylu latach nareszcie wszystko się wyjaśniło. Czemu pani siostra to uczyniła?
Obowiązana jestem i na to panu odpowiedzieć. Mąż jej człowiek zacny, znał go pan dobrze. Był, mówiąc delikatnie, bardzo, bardzo oszczędny. O, tak. Należał do typu mężczyzn, którzy kontrolują każdy grosz wydany nie tylko przez żonę, ale i przez służącą. Jest to może wielka zaleta, cnota nawet, ale rozumie pan, gdy żona jest młoda, pełna temperamentu, urodziwa. To co? Nie jest zdolna tej cnoty, należycie ocenić. Siostra moja, muszę panu już wszystko powiedzieć, miała przyjaciela, pewnego studenta. Chłopiec zadłużył się, trzeba było szybko dług zapłacić, siostra nie miała pieniędzy, no i... Pan milczy? Proszę pana, opowiadam jak było, nie chcę postępku siostry mojej bronić, usprawiedliwiać. Spełniam swój obowiązek, mówię, co mi powiedzieć kazano. Czy mąż siostry pani, pan Arten, wie o tym? Nie, mąż jej nie wie o niczym. Nie miała odwagi powiedzieć tego mężowi. Nie powiedziała. Stary Arten od 5 lat co niedzielę chodzi na jej grób i zanosi jej kwiaty. Nie. On nie wie o niczym. Proszę pani, historia z zegarkiem została wyjaśniona. Dla człowieka obcego, który w tym udziału nie bierze, to byłoby dosyć ciekawość zaspokojona i koniec. Ale dla mnie, mnie pani słowa dały niewiele. Niewiele? No tak, bo cóż, wyrzutów sumienia nie miałem i nie mam. Więc nic się nie zmieniło i po wyjaśnieniu pani. Od tamtej pamiętnej chwili byłem, jak na człowieka młodego, trochę za mało wesoły. W tej chwili weselszy nie jestem. Wolałbym, żeby zamiast pani, powiedział mi stary Arten, wiem już, zegarka nie ukradłeś. I cóż teraz po tym wyjaśnieniu? Ten stary człowiek myśli o mnie, że kanalia. I myśleć tak będzie do śmierci. Nie, nie, musimy to jakoś załatwić, panie szefie. Zacny był człowiek, tylko niepotrzebnie zabawił się w sędziego śledczego. Zarzucił mnie tak zwanym krzyżowym ogniem pytań. Oszołomił mnie, ogłupił. Coś tam, pamiętam, jąkałem, nie mogłem wybrnąć. Oskarżał mnie z tak zwaną nieubłaganą logiką. Zabawił się w psychologa, był bystry, był niemal jasnowidzem. Szkoda, że był tak bystry, jasnowidzący wobec mnie, a nieco stępiały i krótkowzroczny wobec... Złośliwość pana przyznaje usprawiedliwiona. Czy jestem złośliwy? Tak, tylko... Nie, ja muszę mu wszystko wyjaśnić. Z jakiej racji ma dalej myśleć, że ukradłem ten zegarek? Dosyć, tyle lat, dosyć. Jak pan zamierza powiedzieć mu, że on tak kochał swoją żonę? Ja muszę tę sprawę nareszcie wyjaśnić. Proszę pana, powtarzam, spełniłam swój obowiązek. Powiedziałam panu to, co kazała powiedzieć moja siostra. Od siebie dodałam mało. Powiedziałam tylko, że siostra moja była nieszczęśliwa i że pan Arten kochał i kocha bardzo swoją żonę. To wszystko. Mówi pani, że dodałam mało. Ja rozumiem, że powiedziała pani od siebie dużo. Rozumiem, ale trudno. Żegnam panią, dziękuję. Idzie pan do Artena? Tak. Idę do mego szefa. Wyjaśnić mu sprawę. Thank you.
dzień dobry. Moje uszanowanie. Czym mogę służyć? Pan mnie nie poznaje? Tak. Naturalnie. Tylko wybaczy pan, nie przypominam sobie dokładnie, bo wzrok mi w ostatnich czasach tak trochę... W ogóle... Nazywam się Tomczyk. Jan Tomczyk. Pański dawny uczeń. To ty? Jak się masz? No, nie poznałbym to. To ty tyle lat. Ale teraz, proszę, siadaj. To jest... Proszę, niech pan spocznie. Niech pan mówi do mnie jak dawniej, ty. Cóż, będzie to łatwiej, naturalniej, a te kilkanaście lat. No dobrze. Dobrze, pewno, że mi będzie łatwiej. Znałem cię od dziecka, ojca twego dobrze znałem. No, cóż tam słychać? Nie ma pan w sklepie żadnego pomocnika? W samym sklepie pomocnika nie mam. Jeżeli jest jakaś reparacja, odsyłam ją jednemu tam, co ma warsztat w domu. Kupujących mało. I tak w ogóle. Wolę siedzieć tu sobie sam. Sam, mój drogi. Moja żona nie żyje. Może nie żyje. No cóż, panie szefie, trudno. Kto by pomyślał, że ona pierwsza? Jeszcze taka młoda. A cóż o tym mówić? Z nikim o niej nie mówię, tylko że się znała. A dawno nie widzieliśmy się, więc się tak jakoś... A te wozy? Wpół do pierwszej, jakoś ich nie słychać. Wozy? Jakie wozy? A wozy. Pamiętam. A nie. Już i ten węglarz wyniósł się stąd. Wiele się zmieniło. Wiele już się zmieniło. Wielu już z tych, których znałeś, nie żyje. Mecenas Pyr także. Tak. Przypomniały ci się te wozy. Zresztą już tu i bruki mamy inne. Asfalt. Ach, hałasu takiego nie ma. Tak. No, ale cóż u ciebie słychać? Gdzie przebywałeś? No nie, jak ci się powodzi? Przebywam stale w Szwajcarii. Szwajcarii. Tak. Aż w Szwajcarii. Szwajcarii. Powodzi mi się dobrze. Tak dobrze, iż mógłbym z łatwością zapłacić za ów zegarek, który zginął niegdyś w pana sklepie. Pan zapewne czekał na mnie i dziwił się, że tak długo. To prawda. Dziwiłem się. Ale teraz widzę, że nie mogłeś wcześniej. Tak. Myślałem czasami, żeś już... Zapomniałem. Nie, panie, nie zapomniałem. Widzę, że w tej sprawie nic się nie zmieniło. Niby co się miało zmienić? Pan wciąż myśli, że to ja ukradłem. No, to jest, prawdę mówiąc, oczywiście, że tak myślę, no bo... A ty myślisz inaczej? Sprawa trudna. Proszę pana,
Pamiętam, zegarek kosztował pana 850 franków szwajcarskich. Zabawmy się w starych, solidnych, jakichś patriarchalnych kupców i dodajmy do tego procenty. Co? Zważmy na ogół spadki i wzrosty cen, wahania waluty i tak dalej, No, dodamy na to wszystko 150 franków i oceńmy zegarek na 1000 franków szwajcarskich. O! Przeliczmy jeszcze raz. No tak, jest 1000. O, wiesz, może to już zbytek solidności. Nie, pozostańmy przy 850. Nie, niech będzie 1000. Ale tego 1000 panu nie dam. Pan się zdziwił. O, tu koło kasy stoi moja dawna znajoma. Ta puszka z napisem na przytułek dla starych zegarmistrzów. I do tej puszki wkładam te pieniądze. O tak. Już. Pan się wciąż dziwi. Z jakiej racji miałbym je dać panu? Ja zegarka przecież nie ukradłem. Czy przekonałem pana? Pan wciąż patrzy na mnie zdziwiony. Powtarzam, ja zegarka nie ukradłem. Więc kto? W tej chwili chodzi mi o jedno, czy przekonałem pana. Pan milczy. Panie, pan musi uwierzyć, że to nie ja. Innego sposobu przekonania pana oprócz tego, że mi o te pieniądze nie chodzi. Proszę, niech pan zrozumie, innego sposobu nie posiadam. Pan musi uwierzyć. Widzę. Czuję, że pan jeszcze nie wierzy. Panie, powtarzam, pan musi uwierzyć. Panie, jeżeli... Niech pan powie, że wierzy, bo... Bo co? Przepraszam, uniosłem się. Proszę pana, żeby pan zechciał pomyśleć, tylko pomyśleć. Przed laty, kiedy mnie pan oskarżał, zabawił się pan w psychologa. Młodość, kobieta. Niech pan i teraz będzie trochę psychologiem. Cóż, gdybym zawinił, oddałbym teraz panu te pieniądze. Powiedziałbym tak. Byłem młody, głupi, niedoświadczony, wpadłem w sidła kobiety. Teraz chcę błąd swój naprawić. No i pan, stary człowiek, przebaczyłby mi na pewno i ja odszedłbym ze spokojnym sumieniem, ale ja nie mogę przyznać się, bo... No bo... Nie ukradłem. No tak, no. Rzeczywiście. Dziwne. Ja ci już wierzę. Ale kto? Ale kto? Może diabeł? Diabeł? Wierzysz w diabła? Jeżeli wierzę w Pana Boga. No i ja wierzę w Pana Boga. No jakże by inaczej, ale w diabła to jakoś... Czy diabeł naprawdę jest? I jak się tu dostał? Może wszedł przez drzwi od ulicy, może od strony mieszkania, może... Mieszkania? Mówisz? Może przez komin? Czy my znamy panie ich diabelskie sztuczki? Przez komin? Pojadasz. Przez komin? Panie szefie, dzieją się rzeczy niesamowite. Na pewno pan słyszał, jak ludzie, prawie zawsze zacząwszy od tego, ja w te rzeczy nie wierzę, opowiadają, że jednak raz w życiu mieli wypadek, którego niczym nie mogą wytłumaczyć. I pan, gdy pójdzie teraz do cukierni, zasiądzie wśród starych panów,
tak zacznie mówić. Ja w te rzeczy nie wierzę, ale raz w życiu miałem niesamowity wypadek. Ręczę, że starzy panowie, nawet ci, co mieli już się zdrzemnąć, ockną się i nastawią ucha. Mój drogi, ja już do cukierni nie chodzę. Wolę być zawsze sam. Ale co niedziela chodzę tam. Zanoszę jej kwiaty i może śmiać się będziesz. Opowiadam jej o wszystkim, co zaszło w tym sklepie. Nie, ja się nie śmieję. Panie, ja się nie śmieję. Ja opowiem jej, że przyszedł do mnie gość z dalekich stron. Dawny mój uczeń, który prawie już mnie przekonał, że niegdyś przed laty diabeł zakradł się do naszego sklepu. Teatr Polskiego Radia przedstawił słuchowisko Jerzego Szaniawskiego Zegarek. Osoby: szef Henryk Borowski, Jan Henryk Bołkołowski, mecenas Seweryn Butrym, pani Antonina Gordon-Górecka. Reżyserował Wojciech Maciejewski. Realizacja akustyczna Sławomira Pietrzykowskiego.